Na tym temacie zajęć będziemy musieli się bardzo dokładnie skupić. To są nierówności kwadratowe, to są bardzo podchwytliwe rzeczy. Podam przykład. No, gdyby było polecenie, że mamy coś naszkicować i potem rozwiązać nierówność, na przykład o taką nierówność. Oto. Jeżeli będzie takie polecenie, to tak naprawdę my po prostu musimy naszkicować, jak to wygląda. Czyli jak wygląda taka funkcja. A jak to się robiło? No to pamiętamy, że najpierw rozwiązujemy wtedy równanie, kiedy y jest zerowe. Dzięki temu mamy możliwość policzenia delty jako b kwadrat. Odjąć 4ac, gdzie to jest czwórka, a to jest minus, minus daje plus. 4 razy 3 to 12. Razem wychodzi 16. Mogę policzyć pierwiastek z delty, bo delta jest dodatnia. Pierwiastek z 16 to 4. I teraz liczę x1 i x2 znowu z tych samych wzorów co zawsze, czyli minus pierwiastek z delty przez 2a oraz minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. A jest 3. No, minus b. B jest ujemne, bo tu jest b. Tu jest c. Tu jest a. Minus minus daje plus, to jest 2 odjąć 4 przez 6. 2 odjąć 4 to jest minus 2 przez 6, czyli to jest minus 1 trzecia. I to jest 2 dodać 4 przez 6, to jest 6 przez 6, czyli 1. Zobaczcie Państwo, policzyłem sobie miejsca zerowe, a jak znam już miejsca zerowe, to mogę mniej więcej naszkicować funkcję. Raz, dwa, trzy, raz. 2, 3, 4. Inny skok wybrałem tu, inny skok tam. Trzeba bardzo uważać, jak się wybiera inne skoki. Państwu polecam najlepiej robić te same skoki, że co kratka albo co dwie. Dobra. Jedynka jest tu, a minus 1 trzecia jest gdzieś tu. Nie wiem, gdzie jest wierzchołek. Na pewno wiem, że łapki są do góry. Dlaczego? Bo współczynnik jest 3. To oznacza, że ramiona są w górę. No i jakoś tak będzie leciało. Nie wiem nawet. A, wiecie, gdzie przecina oś Y? Oś Y przecina tu, w minus jedynce. Czyli tu przecina. Akurat to jestem w stanie wywnioskować. Ale to nie jest aż tak istotne, żeby rozwiązywać nierówność. Bo nierówność kwadratową tak naprawdę nie musi Ciebie interesować. Gdzie przecina oś y-kową, tylko istotne jest dla Ciebie, gdzie przecina oś x. Oś x przecina tu i tu. I tylko to Cię interesuje. I to, że czy ramiona są w górę, czy w dół. Tylko to jest istotne do rozwiązania zadania. Czyli nie wymagamy dokładnego wykresu. Zapamiętajcie Państwo, że jeżeli będzie polecenie rozwiąż nierówność, to wystarczy tylko miejsca zerowe znaleźć, czyli pierwiastki. I wówczas po prostu patrzymy jeszcze, w którą stronę są łapki skierowane i tyle. Jak to rozwiązać? To się rozwiązuje w ten sposób, że oni poprosili, kiedy jest większe lub równe od zero. Przypominam, że ta oś to jest ona była tu narysowana, tak? Tu jest Y, tu jest X. Ta oś oznacza, że tutaj powyżej są Y dodatnie. A poniżej są y ujemne. No bo tu łatwo spojrzeć. Zobaczcie, tu jest oś ta, co graniczy. To jest ta oś x. Powyżej wszystkie y będą dodatnie. 1, 2, 3, 4, 5. A poniżej będą ujemne. Minus 1, minus 2, minus 3 i tak dalej. Czyli zapamiętajcie, że powyżej tej osi y są większe od zera albo równe. Większe lub równe od zera. A poniżej tej osi są mniejsze albo mniejsze lub równe. Obojętnie. Zapamiętajcie, że tu są y dodatnie, a tu są y ujemne. I tylko to trzeba wiedzieć.
No i oni poprosili, żeby rozwiązać, kiedy taka funkcja jest, taka nierówność jest większa lub równa od zera. Czyli oni chcieli, żeby była powyżej osi. To zobaczcie, ten fragment znajduje się poniżej. Czyli on jest ujemny, to się tak oznacza. A ten fragment jest powyżej tej osi. Jeżeli coś jest powyżej, to znaczy, że będzie miał tu dodatnie. I tutaj też będzie miał dodatnie. O, w ten sposób to się robi. Poniżej są ujemne, czyli odtąd dotąd będzie obszar ujemnych, o tu. A wszystkie odtąd dam do nieskończoności, o wszystkie te, gdzie x leci do nieskończoności i gdzie x leci do minus nieskończoności, wszystkie te, to będzie właśnie rozwiązanie tego równania. I zobaczcie, piszę to. Aby rozwiązać to równanie, biorę x należące od minus nieskończoności do minus 1 trzeciej, od minus nieskończoności do minus 1 trzeciej. Przy nieskończoności zawsze jest otwarty nawias. A tutaj musi być ostry. Dlaczego? Bo było większe lub równe. Jeżeli będzie symbol dodatkowo równości, to pamiętacie, to była kropka zamalowana, a to oznaczało, że nawias jest ostry. Czyli podałem to, ale jeszcze ten obszar jest. Czyli w sumie z obszarem od jedynki do plus nieskończoności. Od jedynki do plus nieskończoności. Tutaj otwarty, a tu musi być domknięty, bo było takie coś. I w ten sposób rozwiązuje się nierówności kwadratowe. Zdarzają się podchwytliwe rzeczy, ja je zaraz będę omawiał. Tylko sobie tutaj jeszcze zerknę. Ok. Porobimy po prostu przykłady. Ten już zrobiliśmy, teraz ten. O, zwróćcie uwagę, że tym razem jest coś takiego. Na pewno nie będzie nawiasu ostrego, bo nie ma tego, nie ma tego. To oznacza, że jest dodatkowo ostry, o, ostry. Jeżeli będzie coś takiego albo coś takiego, to nawias jest łagodny. Otwarty to się mówi. Dobra, to jest no, pierwsza rzecz. Aby to rozwiązać, muszę znaleźć deltę, tak? A jest dwójką, B jest jedynką, a C jest minus jedynką, to jest bardzo ważne. Liczę deltę, B kwadrat odjąć 4 razy A razy C. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają już te wzory, jak nie, to proszę sobie przypomnieć wzór na deltę. B kwadrat odjąć 4AC. 1 dodać, bo minus razy minus daje plus, 4 razy 2 to 8. Wyszło 9, robię pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 9 to jest 3. Liczę x1 i liczę x2. Minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a, a drugi wzór na x to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. To są wzory na x1 i x2, które też wcześniej robiliśmy. Tu jest minus 4, tu jest 4, wychodzi minus 1. Tu jest dwójka, tu jest czwórka, wychodzi jedna druga. Znalazłem miejsca zerowe i tylko to mnie interesuje do naszkicowania prawidłowej, do zrobienia odpowiedzi. Gdzieś tu i tu. Dobra. Ramiona są w którą stronę? Łapki są w górę, bo przy x kwadrat stoi znak dodatni. Tu byłyby wszystkie dodatnie. Tutaj też byłyby wszystkie dodatnie. A tu byłyby wszystkie poniżej osi są ujemne. A oni właśnie pytali w tym zadaniu o mniejsze od zera. Czyli oni chcieli to, co jest poniżej osi. Czyli zobaczcie, poniżej osi jest o ten obszar. Czyli od minus jedynki do jednej drugiej. Od minus jedynki do jednej drugiej. Jakie nawiasy? Kropki były otwarte. Dlaczego? Tych kropek nie trzeba malować. To było tak dla Was. Dlaczego nawiasy otwarte? Bo to jest coś takiego. Tu są otwarte, x należy. To jest odpowiedź na to zadanie. W ten sposób się rozwiązuje nierówności. Gdyby była jakaś krótsza nierówność, zaraz podam przykład, tylko najpierw sobie znajdę.
Dobra, może to... Ja zobaczę tylko, czy mam przygotowane. Nie, nie mam. Gdyby była taka... To słuchajcie, jest na to pewien sposób, że się robi pierwiastek i to pierwsze się zostawia, pierwiastek z 25 to 5, o w ten sposób to się obraca o 90 stopni. To jest taka zasada szybsza. Pisze się lub x jest mniejsze od minus piątki. I spoko, rozwiązaniem takiego czegoś jest od piątki w prawo i od minus piątki kropka otwarta w lewo. Dlaczego kropki otwarte? Bo jest coś takiego. I rozwiązaniem jest od minus nieskończoności do minus 5 w sumie z 5 do plus nieskończoności. Można w ten sposób. Nie polecam. W sensie inaczej. Polecam, ale niektórzy zapomną tej metody. I boję się, że mogliby porobić głupie błędy. Ale przecież to można zrobić w ten sposób, że 25 przerzucam na lewo. Mam coś takiego. I tu się orientuję, że ej, przecież to jest ten wzór. To jest ten wzór, który znamy już. O ten. A co to oznacza? Że to mogę rozbić na to i na to. I zobaczcie, szkicuję poziomomość. Zaznaczam minus piątkę i piątkę. Minus piątkę. Stąd jest minus 5, a stąd jest 5. I co? Ramiona są w górę, bo był x kwadrat. Pytali o większe od zera, czyli pytali o to i pytali o to. Czyli o ten obszar i o ten obszar. Czyli od minus nieskończoności do minus 5. Oraz od 5 do nieskończoności. Ten sam wynik wyszedł. Ten był bardziej sprytny. W sensie ten był trochę trudniejszy. Ten był sprytny, bardzo, bardzo sprytny. Można byłoby zrobić jeszcze coś takiego, że jak mamy takie coś, to rozwiązuje, że A jest jedynką, B nie ma. Dlaczego nie ma B? Bo nie ma X-a. A C jest tyle. I liczę deltę, robię pierwiastek z delty, liczę X1 i liczę X2, tylko tu wyjdzie więcej roboty. Ale wyjdą też dobre odpowiedzi. Są trzy sposoby rozwiązywania takich zadań. No, trzeba po prostu uważać. A, druga rzecz. Tu był x kwadrat i cyferka. Mogłoby być coś takiego, że jest tylko x kwadrat i tylko x. Podam przykład taki. I proszę o rozwiązanie. Zobaczcie, ponieważ tu jest x i tu jest x, to x mogę przed nawias wyciągnąć. Szczerze, nawet dwójkę mogę zabrać. Z tego zostanie x, a z tego zostanie 3. I mogę, zobaczcie, kiedy to jest 0, kiedy całe to jest 0, bo zawsze się tak rozwiązuje, tutaj też liczyłem, kiedy to jest 0, żeby takie coś zrobić. Tutaj też rozwiązywałem, kiedy całe to jest 0, ale tego się z reguły nie pisze, po prostu to się liczy. Rozwiązywałem, kiedy są zerowe. Kiedy to jest 0? Kiedy to jest 0? Albo kiedy to jest 0? Czyli kiedy x równa się 3 lub kiedy x równa się 0, bo jak się podzieli na 2, 0 na 2 to dalej 0. Czyli dla takich dwóch wystarczy naszkicować oś, ramiona w górę, bo przy kwadracie stoi plus. I tu jest odpowiedź, i tu jest odpowiedź, bo oni pytali właśnie o dodatnie. Czyli od minus nieskończoności do zera i od trójki do nieskończoności. Przy nieskończoności zawsze nawiasy otwarte. Przy cyferkach też otwarte. Dlaczego? Bo tu jest coś takiego. I w ten sposób rozwiązane. Czyli można x wyciągnąć przed, to było też sprytniejsze rozwiązywanie. Ale mógłbym to policzyć po prostu, że a jest równe 2, b jest równe minus 6, a c jest 0. Dlaczego 0? No bo nie ma wyrazu wolnego. Są wszystkie z x-ami, to znaczy, że c musi być 0. I jak mam a, b, c, to mógłbym deltę policzyć, zrobiłbym pierwiastek z delty, policzyłbym x1 i x2
I też by mi wyszło 0,3. Mogą sobie Państwo spróbować robić. Też by wyszło 0,3. No i to jest, po prostu jest kilka sposobów, kilka metod dojścia do tej samej odpowiedzi. Chciałem tu Państwu nakreślić właśnie te wszystkie rzeczy. Mógłbym uczyć jednej metody, ale wtedy no, Państwo by się nie dowiedzieli, że są jeszcze jakieś inne. A niektórych to może interesować. Dobra. Wracamy do zadań. Jest takie polecenie, żeby naszkicować. Takie jest, żeby naszkicować. Żeby rozwiązać. I takie jest, żeby rozwiązać. Po co wybrałem trzy takie same prawie? One są prawie takie same. Bo chcę Państwu pokazać pewne zależności. Zobaczcie. Wszędzie jest to samo A i B. A, B, C jest to wszędzie to samo, więc będą takie same prawie wyniki. W sensie takie same miejsca zerowe. Dobra, rozwiązuję. Jak to rozwiążę? Wyznaczę, że A jest minus 1, B jest równe 2, a C jest równe minus 1. Dobra, liczę deltę. B kwadrat minus 4 A C. 2 do kwadratu to 4. Minus razy minus daje minus. Wyszła delta zerowa. Delta zerowa oznacza, że ma tylko jedno miejsce zerowe. To się nazywa pierwiastek podwójny. Jak się go liczy? W ten sposób. O, takie coś. Minus B przez 2A. Minus 2 przez minus 2 to jest 1. I to na osi by wyglądało w ten sposób. Jeden punkt styku jest. Łapki są... Parabola jest smutna, więc będzie tak wyglądać. I tu jest tylko jedyny punkt styku. I teraz posłuchajcie. Najpierw zrobię to. Oni się pytali... Aha! W ogóle, skoro takie coś rozwiązywałem, to znaczy, że ja rozwiązywałem takie równanie. Kiedy całe to jest równe 0. Zawsze się tak liczy. Zawsze się najpierw przyjmuje, że to jest 0, a dopiero potem się rozwiązuje o to właściwe. Dobra. Mniejsze lub równe od 0. Słuchajcie. Równe jest, no bo tu jest równe 0, bo tu jest oś zerowych. To jest pionowa. W sensie tu są x-y, a y-ki są gdzieś tu. Y-ki nie mają znaczenia. Czyli... On dotyka zera w pionie, tu jest 0, tak, bo to oznacza zerową. I jest mniejsze od zera. A właśnie oni o to pytali. Kiedy jest mniejsze lub równe od zera? On zawsze jest mniejszy lub równy, bo zobaczcie, zawsze jest mniejszy, ostatecznie może być równy. Odpowiedzią jest, na to pytanie jest odpowiedzią x należy do rzeczywistych. To była pierwsza rzecz. Teraz druga rzecz. Kiedy całe to jest mniejsze od zera? No, prawie zawsze jest mniejsze od zera. Zobaczcie, prawie zawsze jest mniejsze od zera, ale z wyjątkiem tego punkciku, z wyjątkiem jedynki. Czyli prawie zawsze jest, należy do rzeczywistych, z wyjątkiem liczby 1. Dlaczego jedynki? Bo na x-ie jak ma jedynkę, to ta jedynka na x-ie powoduje, że on dotyka oś dotyka zero, kiedy wartości y-owych zerowych. Dlatego trzeba wykluczyć to, że nie może dotykać, bo oni pytali, że ma być mniejszy od zera. To jest odpowiedź na to pytanie. I teraz odpowiedź na to pytanie. Kiedy ta funkcja będzie większa od zera? No, ona jest mniejsza lub równa od zera. Ona nigdy nie jest większa. Odpowiedź na to pytanie jest sprzeczna. Jest sprzeczna. Nie ma rozwiązań. Nie da rady nic określić, bo ona jest cały czas w dół. To te rzeczy chciałem Państwu zakreślić, że ona prawie zawsze jest mniejsza od zera, z wyjątkiem tego punkciku. Dlatego musieliśmy tu wykluczyć. Tutaj nic nie wykluczaliśmy, bo się pytali, czy jest mniejsza lub równa. Zawsze jest mniejsza lub równa. A tu się pytali, czy jest mniejsza. No, prawie zawsze, z wyjątkiem tego,
Pytali się, czy jest większa, to było bez sensu. Sprzeczne jest. Dobra, to chciałem zaznaczyć w podchwytliwych zadaniach. Teraz rozwiążemy taki przykład, co mam przygotowany. Oczywiście polecenie jest rozwiąż nierówność. Aby ją rozwiązać, najpierw przyrównuję do zera. Już wiem, ile jest a, ile jest b, ile jest c. Liczę deltę. B kwadrat odjąć 4ac. Odjąć 16. Zobaczcie, delta wyszła ujemna. Jest taka zasada, że jak delta jest ujemna, to albo będzie powyżej, albo poniżej. Nigdy nie dotyka, będzie poniżej. Nie może dotknąć. Nigdy nie dotyka tej osi poziomej. I zobaczcie teraz, ona ma ramiona w górę, bo tu jest wartość dodatnia. Tu stoi plus 4. To ona na pewno będzie wyglądała w ten sposób właśnie. Nieważne co tu jest, wystarczy tą oś narysować. Ona zawsze będzie tak. Czyli ona zawsze będzie powyżej osi. I pytanie było, czy jest większe od zera? No, zawsze jest większe od zera. Odpowiedź jest taka. Wszystkie. Always. Dobra, teraz to. Znowu liczymy coś takiego. Liczę deltę. B kwadrat. B jest 1. A jest też 1. C jest 3. B kwadrat odjąć 4AC. 1 odjąć 12. O, zobaczcie, delta wyszła ujemna. Łapki są do góry. To są te zależności, które kiedyś już szkicowałem. To było dawno temu. O te. To są te zależności. Czy będzie dotykać, czy nie będzie dotykać, czy będzie przecinać 2, czy może 1. To było wszystko to. Dobra. Pytali się, czy jest mniejsze od zera. Nie wydaje mi się, bo tu jest oś zerowych. Widzicie, ona jest zawsze powyżej. Czyli to jest sprzeczne. Bo dlaczego? Bo nigdy nie jest mniejsza od zera. Na tej zasadzie to się rozwiązuje. Ona nigdy nie jest mniejsza od zera. Dobra. Pokazałem teraz, tutaj pokazałem jeden punkt styku, tu pokazałem brak punktów styku, tu pokazałem dwa punkty styków. Zdarza się, że będzie takie polecenie, to się niczym nie różni, tylko tym, że B jest podchwytliwe, bo B jest pierwiastek z dwóch. A jest minus 2, a C jest minus 1. Delta jest B kwadrat minus 4 razy A razy C. Pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2. Minus, minus, minus to jest minus. 4 razy 2 to 8. Delta wyszła mniejsza od zera. Więc łapki są... O, patrzcie, łapki są w dół, bo jest smutna. Czyli nigdy nie dotyka tej osi. Jest poniżej. Pytali się, czy jest mniejsza lub równa. Ona jest mniejsza, ale... No, jest mniejsza lub równa. To, że nie dotyka idealnie tego, to wciąż jest spełnione dla wszystkich. Dla wszystkich spełnia. Bo dali nam szerszy zakres. Czy jest mniejsza? No jest mniejsza zawsze lub równa. To już był jako dodatek w razie, gdyby nam coś takiego wyszło. Jakby coś takiego, taki rysunek nam wyszedł, że jest jeden punkt styku, to też jest odpowiedź do rzeczywistych należy. Dlaczego? Bo pytali o mniejszą lub równą. Tu była idealnie dotykała. Gdyby wyszło nam coś takiego, a poprosiliby o mniejszą od zera, to sorry, coś się nie zgadza, bo tu dotyka. Załóżmy, że tu jest trójka. To musielibyśmy napisać, że należy do rzeczywistych z wyjątkiem tej trójki. Bo ta trójka powodowała, że dotykała. Dobra. To byłoby, jeżeli chodzi o nierówności, takie rzeczy. Teraz porobię już dodatkowe. Państwo chcą, to mogą sobie słuchać, jak nie, to nie. Rozwiąż nierówność.
wygląda skomplikowanie. No bo jest. Tu będzie trzeba skorzystać z tego wzoru. Jeżeli ktoś chce szybko policzyć. A tu będzie trzeba skorzystać z tego wzoru. Albo jeżeli ktoś chce, to pamięta, że nawias, jeżeli coś jest do kwadratu, to coś oznacza, że mnożę cały ten nawias razy jeszcze raz. Cały ten nawias. Więc jakby dwa razy. To albo od Państwa zależy, czy będziecie chcieli tak robić, że każdy z każdym, czy z tych wzorów. Ja korzystam z tych wzorów sprytnych. Dobra, liczę to. A kwadrat dodać 2AB dodać B kwadrat. 1 do kwadratu to 1. Plus, ponieważ tu jest plus i nic nie stoi, to nie muszę pisać nawiasu. Gdyby natomiast było tu co, byłby chociaż minus, to musiałbym już to wszystko w nawiasie rozwalać. Że w nawiasie to piszę. Ale ponieważ jest plus, to nie trzeba. Gdyby stało plus 2, to musielibyśmy to w nawiasie, bo ta plus 2 wchodziłoby potem do każdego. Ok. To do kwadratu to jest x kwadrat. Odjąć 2ab. 2 razy a razy b to jest 6x. Plus b kwadrat. Tu akurat po prostu opuszczam, bo stał tylko plus. Nic nie zmieniam. Dziesiątkę przerzucam na lewo, po to, żeby po prawej stronie zostało 0. To robię z tym, a to z tym. 4 dodać 1, bo tu jedynka jest, to znaczy, że jest razem 5. 4 odjąć 6 to jest minus 2. 1 odjąć, a patrzcie, tu jest jedynka, dziewiątka i minus dziesiątka. Słuchajcie, tu jest 10, odjąć 10 jest po prostu 0. Te wszystkie zniknęły po prostu, zostało coś takiego. Nie muszę tutaj delty liczyć, jeżeli bym chciał, to pokazuję, a jest 5, b jest minus 2, a c jest 0. Dlaczego? Bo nie ma c. Gdyby było natomiast coś takiego, to a jest równe minus 6, B nie ma, a C jest równe 2. To było te przypomnienie, żebyście Państwo rozróżniali. Możecie policzyć normalnie z delty to. Potem zrobić pierwiastek z delty, rozwiązać x1 i x2. Jest więcej roboty, ale Wam wyjdzie. Ja robię sprytniej, że wyciągam x przed nawias. Kiedy to jest 0? Kiedy to jest 0? Lub kiedy to jest 0? Bo sprawdzam skrajny przypadek, kiedy całe to wyrażenie jest równe 0. Kiedy x jest 0, albo kiedy dwójkę przerzucam, dzielę na 5, albo kiedy tyle jest. Szkicuję sobie, zaznaczam te dwa punkty, 0 i 2, 2 piąte. Łapki są w górę. Oni pytali, kiedy jest mniejsza od zera. Tu jest mniejsza. O tu. Tu jest większa. I tu też jest większa. Mniejsza jest odtąd dotąd. Od zera do dwóch piątych. Nawiasy otwarte. Dlaczego? Bo tu nie ma znaku równości dodatkowo. Dlatego znaki są, nawiasy są otwarte. I to jest koniec polecenia, czyli wydawało się, że niby będzie trudne. Okazało się w miarę fajne. Czasami nawet i tak jest. Ok. To byłoby to. Teraz zrobimy jeszcze taki. A potem obok zrobię taki. Skupmy się najpierw na tym.
Trzeba znowu skorzystać z tych wzorów. Albo zrobić nawias razy nawias. Ok, tutaj nic nie stoi, więc mogę opuścić nawias. A kwadrat dodać 2 razy A razy B. Dodać B kwadrat. Odjąć 9. 8. Odjąć jest minus. Więc ostrożnie to robię w nawiasie. A kwadrat odjąć 2 razy A razy B. Dodać B kwadrat. Ok, fajnie. O, tu się zeruje. Nic nie ma. A tu minus wchodzi do każdego. Wszystko na lewo przerzucam, bo trzeba. To jest to samo co to, bo 4 dodać 1 to jest razem 5. To jest to samo co to. 12 odjąć 6 to jest 6. I to jest to samo. Minus 8 dodać 9 to jest 1. Mniejsze od 0. Najpierw rozwiązuję przykład specyficzny, że kiedy to jest równe 0, dzięki temu mogę deltę policzyć. B kwadrat to jest B, to jest A, to jest C. B kwadrat odjąć 4, A, C. Wyszła delta 16, robię pierwiastek i liczę x1 minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, albo drugi wzór, minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Tu jest minus 10 dziesiątych, a tu jest minus 2 dziesiąte. 10 dziesiątych to jest po prostu minus 1, a to jest minus 1 piąta. Mam rozwiązania, zaznaczam je na osi. Tu jest minus 1, tu jest 0, tu jest gdzieś minus 1 piąta. Ramiona są w którą stronę? W górę. Oni się pytali o mniejsze od 0, czyli się pytali znowu o ten zakres. O ten się na szczęście nie pytali i o ten. Pamiętajcie, że tu trzeba wtedy sumę. X należy od minus 1 do minus 1 piątej. Nawiasy otwarte. Dlaczego? Bo było takie pytanie. Gdyby spytali się o to, to nawiasy byłyby ostre. Ok. Mamy to. Teraz szybko to. Żeby to rozwiązać, trzeba trójkę przerzucić na jedną stronę, bo musi być po prawej stronie 0. Liczę deltę. Wyszło 49, pierwiastek z delty to jest 7 i liczę x1. Na szybkiego liczę, już Państwo raczej wzory znają. Dlatego jakoś specjalnie się nie skupiam na tłumaczeniu i szkicuję tu. Zaznaczyłem te dwa punkty, łapki są w górę. Oni pytali o większe od zera, czyli o, tym razem pytali o ten obszar. No to podaję odpowiedź. Od minus nieskończoności do minus 3 otwarte w sumie od jednej drugiej do plus nieskończoności. I to byłby koniec tego zadania. Dobra. Mamy coś takiego. Już wiem, jak to działa. Teraz jest takie pytanie. Wyznacz dziedzinę funkcji takiej. To jest specyficzne zadanie, bo muszą Państwo pamiętać, że pod pierwiastkiem nie może znajdować się liczba ujemna. Czyli wszystko pod pierwiastkiem, co mogłoby mi wyjść, powinno być przynajmniej większe lub równe od zera. Przypominam, że pierwiastek zera to zero, jak coś. Czyli wszystko to musi być większe od zera lub równe. Ok. No to co? Muszę rozwiązać znowu ten typowy przykład, kiedy jest 0. Muszę deltę policzyć. B kwadrat odjąć 4AC.
Tu jest duży, bo tu będzie 4 razy 6 razy 5. 120. Wyszło 169. Pierwiastek ze 169. To jest 13. Liczę x1 i x2 liczę. Patrzcie, minus b. Dlaczego 7 napisałem? Bo jest minus b. Minus minus 7 daje plus 7. Plus pierwiastek z delty przez 2a. Przez 2 razy a. Dlatego jest 12. A tutaj jest minus b. Minus pierwiastek z delty przez 2a. 7 dodać 13 to 20. Na 2 się skraca. Jeszcze na 2. Tyle wyszło. A tu wychodzi minus 6 dwunastych. Tu wyszło minus 1 druga. Zaznaczam to na osi. Pięć trzecich to jest 1,66. Czyli o gdzieś tu. A to jest 0, tu jest gdzieś minus 1. Tak, widzicie? To się minus pół się znajduje pomiędzy minus 1 a 0. Tu dotyka i tu dotyka. Łapki w którą stronę? W górę, bo przy x kwadrat stoi liczba dodatnia. Pytali się o większy lub równo od zera, czyli o ten zakres i o ten zakres. Piszę podsumowanie. Od minus nieskończoności dotąd. W sumie z odtąd do plus nieskończoności. Przy nieskończonościach zawsze jest nawias otwarty. Tym razem będzie domknięty tutaj przy cyferkach. Dlaczego? Bo było większe lub równe. Dlatego tu są ostre cyferki. I to jest dziedzina tej funkcji. Dziedzina funkcji wynosi tyle. Nie trzeba pisać x należy wtedy, tylko wystarczy napisać df równa się. Od razu to. Tak, uzupełnić. Tak. Nie trzeba pisać x należy, jeżeli pytali o dziedzinę. Dobra, mamy wyznaczoną dziedzinę. Teraz takie polecenie. Dla jakich argumentów funkcja taka przyjmuje wartości większe od 5? Wartości, przypominam, że wartość to jest y, wartości większe od 5. A dla jakich mniejsze, a dla jakich przyjmuje mniejsze od minus 3? Takie po prostu polecenie było. Dla jakich argumentów taka funkcja przyjmuje wartości większe od 5 lub mniejsze od minus 3? To trzeba samemu napisać. To nie będzie przez kogoś napisane. Muszą Państwo sami na podstawie czytanego tekstu wywnioskować, że o to chodziło. Tu jest treść zadania. Wartości większe od 5, musimy wiedzieć, że to jest wartość. Czyli to jest wartość, całe to ma być większe lub mniejsze od tylu. Bo f od x to jest inaczej wartości. Dobra. Mamy to. Znowu trzeba, słuchajcie, piątkę przerzucam. 5 odjąć 5 to jest 0. Na szczęście wyszło takie krótkie. A tutaj niestety wyjdzie plus 3, to będzie razem 8. Tu wyjdzie bardziej problematyczne. Tu mogę x wyciągnąć przed nawias. Mniej roboty. Kiedy to jest 0? Kiedy to jest 0, albo kiedy to jest 0. Kiedy to jest 0 lub kiedy to jest 0. Czyli kiedy jest 0 albo 6. Ramiona w górę. Pytali o większe od 0, czyli tu. Piszę od minus nieskończoności dotąd i odtąd do nieskończoności. Nawiasy otwarte. Proszę, jest rozwiązany cały ten przykład. Już trochę szybsze tempo trzymam, dlatego że już Państwo raczej załapali ten wzór, mam nadzieję. A teraz to. Tu trzeba niestety policzyć ten specyficzny, kiedy to jest 0. Tutaj też to liczyliśmy. Kiedy to jest 0. Kiedy to jest 0 albo kiedy to jest 0. Teraz to liczę. Kiedy to jest 0.
No, oczywiście musimy podać sami sobie w głowie, ile jest ABC, bo będziemy musieli deltę zrobić. B kwadrat odjąć 4AC. Tu jest 36, odjąć 4 razy 8 to jest 32. Delta wyszła 4, pierwiastek z delty to jest 2. Liczę x1 minus b minus pierwiastek z delty przez 2a i drugi minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Tu jest 6, odjąć 2. Tu jest 6, dodać 2. Wyszły mi takie miejsca zerowe. Ramiona w górę. Oni chcieli mniejsze od zera, czyli tym razem chcieli ten zakres. Od dwójki do czwórki. Nawiasy otwarte, dlatego że chcieli, pytali o takie coś. Dlatego są nawiasy otwarte. Dobra. No i to koniec zadania jest, bo podaliśmy, dla jakich argumentów przyjmuje wartości większe, a dla jakich przyjmuje mniejsze od trzech. Od minus trzech. Całe to zadanie zostało rozwiązane. To wydaje mi się, że wystarczyłoby już tyle, jeżeli Państwo zorientowali się, o co chodziło. Ale jeszcze teraz dodam, może w ciszy będę rozwiązywał, w sensie coś tam będę mówił, ale mniej. Dla jakich argumentów funkcja taka przyjmuje wartości należące do przedziału od 3 do 8? Wartości od 3 do 8. Nawias otwarty, czyli nie dotyka. No, to mogłoby sprawić trudności. I nie jest aż tak od 3 do 8. Wystarczyłoby po prostu rozwiązać takie. No bo co? Ma być większe od 3, mniejsze od 8. Zobaczcie, ma być większe od 3 i od razu jednocześnie całe to ma być mniejsze od 8. Dlaczego? Bo ma się zawierać między trójką a ósemką. Dlatego musi być większy niż 3, ale mniejszy niż 8. Trzeba po prostu 2t rozwiązać i potem je połączyć. Dobra, słuchajcie, tutaj wyjdzie. Przerzucam trójkę, to będzie minus trójka. I tu też przerzucam, tylko tym razem ósemkę. Będzie minus ósemka. Tu będzie siódemka po prostu. Muszę tu deltę machnąć. B kwadrat odjąć 4AC. I tutaj też muszę deltę machnąć. B kwadrat odjąć 4AC. Tu wyszło 36, a tu wyszło 64, dodać 48, tu wyszło 100. Fajne cyferki, bo pierwiastek z delty to jest 10, a tutaj pierwiastek z delty to jest 6. Liczę tu x1, x2 i tutaj też liczę x1, x2. Dobra, minus b, minus minus daje plus. Plus pierwiastek z delty przez 2a, a jest jedynką. Minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a. Tu jest 18 na 2. Tu jest minus 2 na 2. A tu jest minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a. Minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Tu jest 2 na 2. A tu jest 14 na 2, czyli tyle. Słuchajcie, wyszło mi takie rozwiązanie. A tu mi wyszło takie. Ramiona są w górę, bo przy tu jest kwadrat, tu jest plus przy kwadracie i tu też jest plus przy kwadracie. Tu pytali o ten przedział. Tutaj też. Nie, sorry, tu pytali o ten. Trzeba bardzo zwracać uwagę, o co pytają.
Dobra, to tu rozwiązaniem jest od minus nieskończoności do minus jedynki w sumie od dziewiątki do plus nieskończoności, a tu rozwiązaniem jest x należy od jedynki do siódemki, wszędzie otwarte, dlatego że pytali o mniejsze lub równe. Przepraszam, pytali po prostu o mniejsze albo o większe. Okej, no to co? Nie można tego tak zostawić, bo oni pytali łącznie, że ma to należeć. To trzeba to teraz naszkicować na jednej osi. Zobaczcie. Do minus jedynki, do dziewiątki, jedynkę i siódemkę. Dlaczego zaznaczam tyle? Zaznaczam wszystkie cyferki. 1, 7, minus 1, 9. Zobaczcie, to leciało tak. To leci od dziewiątki tam. A to leci od jedynki do siódemki. Teraz się zastanawiam, czy w ogóle był sens, żeby to szkicować. Bo musiałem chyba coś źle rozwiązać przez przypadek. Bo się nie nakłada, a powinno się nałożyć. Gdzieś musiałem zrobić jakiś głupi błąd w pośpiechu, przez to, że w pośpiechu robiłem. I go teraz nie widzę. Dobra, muszę sobie na spokojnie sprawdzić. Poczekajcie, dajcie mi chwilę. Od 3 do 8. Większy od 3, mniejszy od 8. A może ja to źle przypisałem? Nie, no jest dobrze. Dobra. 15 odjąć 3 to jest 12. B kwadrat odjąć 4AC. Kurczę, to jest 112, ale głupi błąd. 64 dodać 48 to jest 112, a pierwiastek ze 112 nie istnieje, coś jest wciąż nie tak. Aj, kurczę, przecież to jest minus. Już po prostu za długo klepię tych zadań pełno i robię głupie błędy. Przecież jest minus. 64 odjąć 48 to jest 16, a pierwiastek z 16 to jest 4. Wiecie, po czym się zorientowałem, że mi nie wychodzi? Nie po tym, że miałem odpowiedź na komputerze, tylko po tym, że nie nałożyły mi się tu. Żeby wyszła odpowiedź łączona z tego, to musisz wyjść, że gdzieś na siebie nachodzą, a tu w ogóle na siebie nie nachodziły. Dlatego wracam jeszcze raz. Mam czwórkę tym razem, tu będzie czwórka i tu będzie czwórka. 8 dodać 4 to jest 12 na 2 to jest 6. 8 odjąć 4 to jest 4 na 2 to jest 2. Czyli tutaj będzie dwójka i szóstka. Tu będzie dwójka, a tu szóstka, tu nie ma minusa. Tu jest dwójka i szóstka, reszta się zgadza. Koryguję to. Nie, w ogóle koryguję cały wykres. Od dwójki w lewo, od szóstki w prawo. I jeszcze jest 1, 7. Tu jest jedynka, tu jest siódemka. O, teraz wyszło, widzicie? Nałożyły się tu i tu. Odpowiedzią łączoną na oba zadania jest od jedynki do dwójki w sumie od szóstki do siódemki. I teraz dopiero jest prawidłowo przykład rozwiązany. I o to chodziło w tym zadaniu, że właśnie trzeba było na dwie naraz odpowiedzieć. Więc no, na tej zasadzie. Jakiś dziwny cień lata. Teraz się tak zorientowałem. Od czego to zależy? No nieważne. Dobra. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Można byłoby tutaj porobić jeszcze jakieś inne przykłady, ale mam nadzieję, że Państwo już wiedzieli, o co chodzi. A może jeszcze po prostu teraz, nie, już teraz Państwo sami sobie to rozwiążą. Ja tylko powiem, o co chodzi. Tu jest razy. Byłby taki przykład. To najpierw tu trzeba każde z każdym. Tu też. I wszystko potem przerzucić na tą stronę. Poskracać to, co się da, podejmować, pododawać. Pewnie wyjdzie, że będzie trzeba machnąć deltę.
potem zrobić pierwiastek, potem policzyć x1 i x2, potem będzie trzeba naszkicować, załóżmy, że wyszło tyle, i oni pytali się, i załóżmy, że wyszły łapki w dół. To jest mój przykład. Dlaczego łapki w dół? Bo zakładam, że przy x kwadrat będzie stał minus. Nie wiem, czy będzie stał minus, to trzeba sprawdzić. Akurat teraz, jak na szybko spojrzałem, to będzie tutaj 3, będzie plus 3. Będzie minus, faktycznie. Łapki w dół będą. No i oni będą prosili o mniejsze lub równe. Tu jest, zobaczcie, tu jest mniejsze. Wszystko to jest poniżej osi. Cały czas leci to tam, czyli to jest poniżej. To też jest poniżej. A to by było powyżej. Czyli oni, ich interesuje szeroki przedział odtąd dotąd i odtąd do nieskończoności. Czyli od minus nieskończoności dotąd i odtąd do nieskończoności. Dobra, to tym razem już faktycznie dziękuję Państwu za uwagę.